Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobrerowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję kolejnego produktu jesienno-zimowego, produktu, który mocno zwrócił naszą uwagę swoją zaawansowaną technologią i pewnymi cechami, które wręcz kojarzą się z jakąś epoką kosmiczną. Mówimy dzisiaj o kurtce rowerowej Endura Stealth 2, czyli kurtce, która może być pozycjonowana jako kurtka MTB, ale i jako kurtka szosowa i do użytku w zasadzie w każdych warunkach. Jest kurtką, która w zasadzie jest softshellem, natomiast wykonano ją w taki sposób i użyto takich technologii, że znacząco wykracza ponad to, do czego zwykły softshell nas przyzwyczaił. Przede wszystkim jest wyposażona w membranę, która zapewnia nam wodoodporność na poziomie 10 tysięcy jednostek oraz oddychalność na poziomie 5 tysięcy jednostek. Te wysokie parametry, oprócz świetnego materiału, z którego ją wykonano, zależą również od niesamowitego wykonania tej kurtki. Przede wszystkim ma ona uszczelnione ultradźwiękowo wszystkie szwy i to w taki sposób, że to uszczelnienie znajduje się na zewnątrz kurtki. W związku z czym kurtka od środka, jak za chwilę zobaczycie, jest idealnie gładka. Nie ma żadnych szwów, nie ma żadnych elementów, które mogłyby nam przeszkadzać, ocierać podczas jazdy na długim dystansie. Nawet jakbyśmy ubrali na nią plecak, to nie ma tutaj żadnych elementów pod pachami czy gdzieś na plecach, które mogłyby powodować dyskomfort i nas po prostu ocierać. Kurtka ma naprawdę kilka niesamowitych bajerów, które zaraz Wam pokażę, które pozwalają dostosować ją do różnych warunków jazdy i do różnego stylu jazdy. Natomiast tym, co przede wszystkim ją wyróżnia, jest fakt, że jest kurtką praktycznie na każdą pogodę. Bo z jednej strony nadaje się do jazdy w takie jesienne, deszczowe dni, z drugiej strony, kiedy ubierzemy pod spód coś drobinkę cieplejszego, nadaje się również do jazdy w zimie. Wewnętrzna strona kurtki Endura Stealth 2, to właśnie tutaj dzieje się magia. Zwróćcie uwagę na sposób połączenia poszczególnych paneli tej kurtki. Te połączenia są idealnie gładkie, tutaj nie ma żadnych szwów. Kurtka jest klejona taką metodą, że nie ma tutaj żadnych elementów, które mogłyby nas ocierać, które mogłyby powodować dyskomfort. Ta sytuacja ma miejsce w każdym punkcie kurtki. Zwróćcie uwagę, że każde kolejne łączenie różnych części materiału odbywa się bez obecności jakichkolwiek niewygodnych szwów, zarówno na plecach, jak i z przodu. Kurtka posiada w środku dużą kieszonkę, która może być kieszenią na przykład na odtwarzacz MP3 i posiada oczywiście możliwość wyjścia na kabelek od słuchawek. Dodatkowo są tutaj oczywiście panele wentylacyjne, które pozwalają nam zwiększyć poziom wentylacji tej kurtki. Oprócz tego są też panele wentylacyjne pod pachami w tej kurtce, które również pozwalają nam zwiększyć jeszcze poziom wentylacji. I jeszcze jeden zamek błyskawiczny znajdziemy na mankietach tej kurtki. Umiejscowienie w tym miejscu mankietów, zamków powoduje to, że możemy tą kurtkę na przykład naciągnąć na rękawice rowerowe i wtedy spokojnie ją sobie na tych rękawicach dopiąć, tak żeby nam wiatr nie zawiewał pod kurtkę i nie wychładzał nas, kiedy jedziemy na przykład w nieco grubszych rękawicach. Z tyłu kurtki Endura Stealth 2 znajdziemy miejsce do mocowania lampki dla poprawy bezpieczeństwa. Znajdziemy odblaskowe logo, które na tym czarnym tle nam faktycznie nieco poprawia widzialność tej kurtki po zmroku czy w kiepską pogodę. Mamy też dwie kieszenie. Jedna jest bardzo duża. Zwróćcie uwagę, ona się rozciąga praktycznie po całych plecach tej kurtki i tutaj zmieścimy bardzo dużo. Ten upartego można by wsadzić naprawdę całe wyposażenie, jakie nam jest niezbędne na trasie. Jest też mniejsza kieszonka od góry. Ona jest niezależna od tej dużej. One się nie łączą w żaden sposób. Do której możemy wsadzić na przykład jakiś portfel, klucze czy coś takiego bardziej podręcznego. Kurtka Enduro Stealth 2 to kolejny dowód na to, że Endura naprawdę robi produkty niesamowicie wysokiej jakości i bardzo zaawansowane. Sprawdzaliśmy te produkty jesienią na różnych trasach i naprawdę porównując je z jakimikolwiek innymi produktami na podobnym poziomie cenowym, a nawet na dużo wyższym poziomie cenowym, bo Endura jest znana z tego, że robi produkty, które przede wszystkim są wysokiej jakości, a nie płacimy tam jeszcze za jakieś designerskie bajery, czy po prostu za firmę, jak w przypadku niektórych na przykład nieco hipsterskich firm szosowych. Sprawdziliśmy te kurtki, sprawdziliśmy tą odzież, ona naprawdę wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami, które też służą przez długi czas. Wysoka technologia, duży poziom wygody, wysoki poziom funkcjonalności to zdecydowanie argument in plus i argument, który przekonuje do zakupu takiej kurtki jak Endura Stealth 2. Czy cena 630 zł to jest cena niska? Oczywiście niska nie jest, natomiast naszym zdaniem jest jak najbardziej adekwatna do jakości tej kurtki i myślę, że każdy, kto spróbuje swoich sił z jakimiś akcesoriami Endury, tudzież właśnie z odzieżą Endury, to myślę, że wkrótce zrozumie, że jest ona po prostu bezkonkurencyjna, a na pewno jest jednym z najmocniejszych graczy na rynku.